tak, sprawy Kiszczakowe, proszę Państwa. Wojenne wyroki są prawdziwe. Jeszcze sprawy Kiszczakowe. Coś PiS zrobił. Wycisza tak od tych trzasków lichwiarskich. Także Państwo zobaczą, ile ludzi do Warszawy przylatuje i po co Polska wpuszcza, jak wpuszcza to wszystko, jako ten koń trojański. Oni się tu czują jako koń trojański, potem wiesz, robią krzywdę, zanim się... No ludzie uczciwi, to nie podejrzewają przecież o złe zamiary, o złe pobudki, bo ci chytrzy, którzy sami są złodziejami, sami kradną, to się rozglądają w tramwaju, w autobusie, żeby kto ich nie ukradł, żeby uroku na nich nikt złego nie rzucił. Dlaczego? Dlatego, że sami tacy są. I skoro to robią, to tego się też spodziewają w ramach zemsty. A bogatych z niczym odprawił. Obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Kiedy płakałam przy grobie, ujrzałam mego Pana, Alleluja. Z radością wołajmy na cześć Chrystusa, który po wyjściu z grobu ujrzał światło nowej chwały. Król chwały, usłysz nas. Prosimy Cię, Panie, aby biskupi, kapłani i diakoni z zapałem wykonywali swoją posługę, przygotowując Tobie lud gorliwy w pełni dobrych uczynków. Królu chwały, usłysz nas. Prosimy Cię, Panie, aby uczeni, którzy służą Kościołowi, czystym sercem poszukiwali Twojej prawdy. Królu chwały, usłysz nas. Prosimy Cię, Panie, aby wierni Kościoła toczyli dobry bój wiary i po ukończeniu życia otrzymali nagrodę Twego Królestwa. Królu chwały, usłysz nas. Ty przybiłeś do krzyża i pozbawiłeś mocy wyrok naszego potępienia. Rozerwij kajdany naszych grzechów i wybaw nas z ciemności. Królu chwały, usłysz nas. Ty wstępując do otchłani otworzyłeś jej podwoje. Wprowadź naszych zmarłych do swego Królestwa. Królu chwały, usłysz nas. Módlmy się do naszego Ojca w niebie słowami, których nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie. Udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, który pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Trwajmy w pokoju Chrystusa. Alleluja, alleluja. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja. Ojcze się Stanisław Skrzeźnika z parafii Nieludzięcia Najświętszej Maryi Panny. Bóg zapłać, Panie Stanisławie.
będzie 18:00, czas na lekturę duchową. Święty Alfons Maria de Liguori. Przygotowanie do śmierci. Czyta Jan Józef Kasprzyk. Szczęście życia doczesnego nazwał król Dawid snem budzącego się. Pewien autor tak to komentuje. Sen, bo przy uśpionych zmysłach małe rzeczy wydają się wielkie. Po przebudzeniu, bo te wrażenia szybko znikają. Dobra tego świata wydają się wielkie, ale w rzeczywistości są znikome i krótkotrwałe, tak jak krótki jest sen, a gdy się skończy, wszystko znika. Ta myśl, że wraz ze śmiercią wszystko się kończy, skłoniła świętego Franciszka Borgiasza do całkowitego oddania się Bogu. Przypadło mu w udziale asystowanie przy przewożeniu do Grenady zwłok królowej Izabeli. Gdy otworzono trumnę, wszyscy uciekli z powodu wstrętnego wyglądu zwłok i okropnego smrodu, a słynna była przecież za życia z niezwykłej urody. Ale święty Franciszek, oświecony Bożym światłem, pozostał, by przy tym ciele rozważać marność tego świata. Przypatrując się mu, rzekł: zatem to Ty jesteś moja królowa? To Ty, przed którą tak wielu możnych tego świata ze czcią zginało kolana? O moja Pani Izabelo, gdzie się podziały Twój majestat, Twoja piękność? A więc to tak, powiedział do siebie, to tak kończą się wielkości i władze tej ziemi. Wobec tego od dzisiaj chcę służyć Panu, którego śmierć mi nie zabierze. I rzeczywiście, odtąd wszystko poświęcił miłości ukrzyżowanego. Złożył też ślub zostania zakonnikiem, jeśli przeżyje żonę, co też później rzeczywiście zrealizował, wstępując do Towarzystwa Jezusowego. Tak więc słusznie ktoś, kto zrozumiał ułudę tego świata, napisał na czaszce zmarłego słowa: temu, kto myśli, wszystko wydaje się marnością. Kto myśli o śmierci, ten nie może kochać jej. Dlaczego zatem jest tak wielu nieszczęśliwych miłośników tego świata? Bo nie myślą o śmierci. Mężowie, dokąd będziecie sercem ociężali? Czemu szukacie marno? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa? Pyta psalmista. Biedne dzieci Adama, napomina nas Duch Święty. Dlaczego nie usuwacie z waszych serc tych licznych ziemskich uczuć skłaniających was do kochania marności i kłamstwa? To, co spotkało waszych przodków, spotka i was. Mieszkali w tym samym, co i wy, pałacu. Spali w tym samym, co i wy, łożu. A teraz już ich nie ma. To samo jest pisane wam. A zatem, mój bracie, oddaj się prędko Bogu, zanim śmierć nadejdzie. Cokolwiek czynić może ręka twoja, ustawicznie czyń. Nie czekaj do jutra z tym, co możesz zrobić dzisiaj, ponieważ dzień dzisiejszy minie i już nigdy nie wróci. A jutro może przyjść śmierć, która niczego już ci zrobić nie pozwoli. Porzuć jak najprędzej to, co cię oddala lub może oddalić od Boga. Wyrzeknij się prędko i dobrowolnie dóbr tej ziemi, zanim śmierć je nam wyrwie siłą. Błogosławieni, którzy w Panu umierają już teraz. Błogosławieni, którzy, gdy śmierć do nich przychodzi, są już umarli dla uczuć tego świata. Tacy nie boją się śmierci.
ale jej pragną i witają z radością, bo ona, zamiast ich odrywać od dóbr, które ukochali, jednoczy ich z najwyższym dobrem, jakie jedynie ukochali i które uczyni ich szczęśliwymi na zawsze. Święty Alfons Maria de Liguori, przygotowanie do śmierci, czytał Jan Józef Kasprzyk. O 18:00 modlitwa Anioł Pański i później rozmowy niedokończone po informacjach dnia, temat Miłosierdzie Boże w domu i w rodzinie, a w audycji dla małżonków i rodziców o mocy błogosławieństwa. Zapraszamy serdecznie. Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy tym, którzy podejmują ten wysiłek, bo to też jest wysiłek przy organizowaniu pomocy punktów, wypełnianiu zeznań podatkowych PIT. To okazja też do tego, że możemy się przyczynić do czegoś dobrego. Państwo pozwala na to, żeby ten 1% z naszych podatków można być przesunąć na wskazaną organizację pożytku publicznego, taką jest Fundacja Nasza Przyszłość. Państwo widzą też, patrzycie na to, co robimy wspólnie, bo to też wspólnie, nie że jeden tam dla drugiego, tylko to robimy wspólnie, jak dzieło Radia Maryja, taki ten 1%. I może też o kilku punktach, jeżeli ktoś miałby jakieś nowe zgłoszenie, mamy chwilkę, proszę zatelefonować. Uwaga Mielec, uwaga Mikołajki i Mrągowo. W Mielcu organizujemy się w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę i piątek od 17 do 18. W biurze poselskim również pana Tomasza Poręby pomoc przy wypełnianiu takich PIT-ów w biurze od poniedziałku do piątku. Dziękujemy od 9 do 16, więc wiele mamy możliwości, tylko żeby nie zostać z tym samemu w domu, albo że to nie warto, wszystko jest warto, co służy dobru. Mikołajki, wspomniałem, parafia świętego Mikołaja, składać po mszy świętej w zakrystii. Tutaj kontaktem takim jest też pan Adam. Dziękujemy panu, zdrowia życzymy, pozdrowienia dla małżonki. 536 601 465. 536 601 465. Wspomniałem Mrągowo, parafia świętego Wojciecha. Tutaj mamy 3 dni, niedziela od 9:30 do 10:30. Wtorek akurat teraz od 17 do 18 i jeszcze w piątek będzie od 10 do 12. Pójdziemy trochę dalej. To będzie Mystków i Myszków. Mystków i Myszków. W Mystkowie parafia Matki Bożej Niepokalanej. Jak w każdą środę od 15 pomoc i rozliczanie 1%. I Myszków pani Krystyna Czerniak codziennie przyjmuje PIT-y po uprzednim kontakcie telefonicznym z wyjątkiem soboty. I pani Krystyna podała telefon 791 462 081. 791 462 081. I może jeszcze Oleśnica, parafia świętego Jana Apostoły, akurat w środę, jutro od 10 do 12. Pani Janina to zgłoszenie nadesłała nam. Bardzo, bardzo dziękujemy. Wesel się, Alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, Alleluja. Na Chrystał, jak powiedział, Alleluja.
Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Boże na kryształ Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył weselić świat przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę, Marię Pannę, dostąpili radości życia wiecznego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Polecajmy Bogu naszych zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. A światłość wiekuista niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Bóg zapłać z Panem Bogiem, modliła się Monika. Bóg zapłać, Panie. Miłosierdzie Boże w domu i w rodzinie to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem będzie pani Anna Wiśniewska, psycholog-terapeuta. Początek audycji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Zaś audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat Moc Błogosławieństwa. Naszymi gośćmi będą ojciec Andrzej Lasko, redemptorysta, kustosz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Pawła II w Toruniu, siostra dr Barbara Wójcik, przełożona sióstr franciszkanek rodziny Maryi w Sanktuarium, oraz państwo Anna i Janusz Wiśniewscy. Początek audycji na antenie Radia Maryja o 21.30. Oskarżony miał być zwiadowcą tzw. państwa islamskiego. Murat T. nie przyznaje się do winy.
W ocenie prokuratury Murat T. miał sprawdzać, w jaki sposób prowadzone są kontrole imigrantów w Europie. Zebrane informacje miały dać czytelny obraz tras, po jakich można się poruszać. To rola tak zwanego zwiadowcy, który w ocenie śledczych współpracował z ważną osobą w terrorystycznych strukturach tak zwanego państwa islamskiego. Chodzi o zabitego przez francuską policję Abdelhamida Abouda, który odpowiadał za organizację zamachu w Europie Chyba Zachodniej. Skończy się z tymi pożyczkami, z tymi firmami pożyczkowymi, skoro my się boimy, bardzo nie przyznaje się do winy. My się boimy. Jej zdaniem prokuratura nie dysponuje żadnymi jednoznacznymi dowodami. Murat T. i jego obrońca nie kwestionują pozostałych zarzutów. Chodzi o posiadanie narkotyków oraz poruszanie się po Europie z dokumentami poświadczającymi nieprawdę. Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu katowickiej delegatury ABW. Według oskarżenia Marokańczyk działał w ISIS w latach 2014-2016. Często zmieniał miejsce pobytu. Był m.in. w Katowicach, Rudzie Śląskiej oraz na terenie innych państw. Austrii, Grecji, Serbii, Turcji czy Węgier. Mijają 2 lata od wprowadzenia sztandarowego programu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Rodzina 500+, od początku jego funkcjonowania przeznaczono na jego sfinansowanie ponad 43 miliardy 300 milionów złotych. Program w znacznym stopniu polepszył sytuację materialną wielu rodzin, które coraz częściej decydują się na kolejne dziecko. Z programu Rodzina 500+ korzysta w Polsce ponad 3 miliony 600 tysięcy dzieci z niemal 2,5 miliona rodzin. Dzisiaj to wsparcie rządowe pozwoliło na to, że rodziny decydują się na posiadanie dzieci. Bo jak szanowni Państwo doskonale wiecie, jedną z przyczyn braku posiadania dzieci są ograniczenia finansowe. Program Rodzina 500+ zakłada comiesięczne wsparcie w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, a dla rodzin o niskich dochodach także na pierwsze. Od 2 lat wiele polskich dzieci regularnie otrzymuje tę kwotę. Największy udział wśród rodzin objętych wsparciem mają rodziny z 2 dzieci. Ich odsetek wynosi 62% w ogólnej strukturze rodzin korzystających. I w praktyce stanowi to 1,5 miliona rodzin. Program przyczynił się do znacznego wzrostu liczby urodzeń. W 2017 roku urodziło się ponad 403 tysiące dzieci. To jest znacznie więcej niż my prognozowaliśmy w ocenie skutków regulacji. I to jest więcej niż pokazywały wcześniejsze prognozy Głównego Urzędu Statystycznego. Mimo iż wskaźnik urodzeń jest wzrostowy, to ogólna liczba urodzeń nadal nie jest zadowalająca. Trzeba powiedzieć, że obecnie jest współczynnik dzietności daleko od jego pożądanej wielkości. W 2016 roku była to wartość 1,36 na kobietę, a w 2017 szacujemy, że będzie to około 1,45. Prawidłowym koordynowaniem działania programu 500+ w każdym województwie zajmują się wojewodowie. W zachodniopomorskim niemal 140 tysięcy dzieci otrzymało ponad 43 miliardy 300 milionów złotych. Polskie rodziny wychodzą z ubóstwa. Polska rodzina nie może się wstydzić, nie ma się czego dzisiaj wstydzić. Wiele rodzin dzięki temu programowi jest stać chociażby na wspólny wyjazd. Jednak to nie aspekt materialny jest tu najważniejszy. Wiele osób podkreśla, że program ten przywrócił im także godność, a rodziny wielodzietne przestaną postrzegać jako zjawisko patologiczne. Że dla nich to jest po prostu ważne, że one stanęły na własne nogi, że one podniosły czoło, że przestaliśmy stygmatyzować, że odetykietowaliśmy to patrzenie i ocenianie rodziny wielodzietnej. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zapewnia, że program Rodzina 500+ będzie jego stałym elementem programu społecznego. Były polityk Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Ujazdowski będzie kandydatem PO na prezydenta Wrocławia. Dołączy także do gabinetu cieni Platformy. Polska potrzebuje ochrony praw samorządu przed centralizacją. W obliczu arogancji władzy i destrukcji prawa wielu obywateli czeka na nowatorską alternatywę dla Prawa i Sprawiedliwości. Wezmę czynny udział w wyborach samorządowych i wesprę Platformę Obywatelską w pracach programowych w sprawie samorządu i rządów prawa, napisał na Twitterze Kazimierz Ujazdowski. Przewodniczący Platformy Grzegorz Schetyna poinformował, że zaprosił Ujazdowskiego do współpracy w gabinecie cieni Platformy. Będzie też rekomendował strukturom partii poparcie dla Ujazdowskiego na prezydenta Wrocławia.
Afrykański pomór świń nadal stanowi poważne zagrożenie dla trzody chlewnej w Polsce. Wszelkie działania podejmowane w tym zakresie przez polski rząd mają na celu jego wyeliminowanie. Jednym z nich jest budowa ogrodzenia na wschodniej granicy naszego kraju. Ma ono zablokować przedostawanie się chorych dzików z sąsiadujących krajów. Od 2014 roku wirus ASF, czyli afrykański pomór świń, dziesiątkuje trzodę chlewną w wielu województwach. W poprzednim miesiącu pojawiło się aż 39 nowych przypadków tej choroby. Najwięcej w województwie mazowieckim, warmińsko-mazurskim oraz na Lubelszczyźnie. Muszą być podejmowane restrykcyjne działania przez wszystkie służby, które zajmują się tą kwestią, w szczególności przez służby weterynaryjne, rolnicy w województwie lubelskim, którzy zajmują się produkcją trzody chlewnej, no muszą sprostać niestety wymogom bioasekuracyjnym po to, ażeby zabezpieczyć przede wszystkim swoje stada świń, ale również zabezpieczyć całe województwo. Polski rząd od dłuższego czasu stara się walczyć z problemem wirusa. W tej sprawie tydzień temu szef resortu rolnictwa rozmawiał z ministrami rolnictwa Unii Europejskiej, Białorusi, Rosji i Ukrainy. Naszym wspólnym celem powinno być również wskazanie na konieczność zapewnienia odpowiedniego wsparcia przez Komisję Europejską na rzecz państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw trzecich w zwalczaniu ASF. Takiego wsparcia nie tylko ze strony Unii Europejskiej, ale i polskiego rządu oczekują sami hodowcy, bezpośrednio dotknięci tym problemem. Musi być pomoc w dostosowywaniu gospodarstw rolnych, w których następuje jest produkcja trzody chlewnej, do zasad, wymogów zasad bioasekuracji. Musi być pomoc dotycząca wyrównywania strat rolnikom, strat w stosunku dla dobiegłych. Jednym z doraźnych rozwiązań problemu ASF-u ma być budowa ogrodzenia na granicy Polski z Białorusią i Ukrainą. Ma ono ograniczyć możliwość przedostawania się zarażonych dzików na teren naszego kraju. Jeśli my wystrzelamy tutaj u nas na terenie naszego kraju te dziki, no w tę pustkę on napłynie ze wschodu, a tam jak wiemy, państwa typu Ukraina, Białoruś, Rosja, jak gdyby tego problemu nie mają monitorowanego i nie zwalczają go tak jak my. Pomysł nie spotkał się jednak z aprobatą wszystkich hodowców. Ich zdaniem na takie działania jest już za późno. Wolą oni, aby pieniądze, które mają zostać przeznaczone na ten cel, zostały wykorzystane na programy pomocowe. Do połowy marca odnotowano ponad 1600 przypadków afrykańskiego pomoru świń. I na teraz to wszystko. Więcej informacji o godzinie 20. Zapraszam. W nocy na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotny deszcz. Na krańcach zachodnich początkowo miejscami burze. Temperatura minimalna przeważnie od 5 do 8 stopni. Jedynie na krańcach północno-wschodnich oraz lokalnie w rejonach podgórskich 4 stopnie. Wiatr słaby i umiarkowany. Na południu oraz w rejonach burz w porywach do 60 km na godzinę. Południowy i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 100 km na godzinę. Jutro zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Przelotny deszcz po południu i wieczorem na południu kraju, miejscami burze. Temperatura maksymalna od 13 stopni na północnym zachodzie do 15 w centrum i 19 stopni na południowym wschodzie. Na wybrzeżu lokalnie 12 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany nad morzem oraz w rejonach podgórskich, okresami porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Na zachodnim wybrzeżu oraz w czasie burz porywy wiatru do 55 km na godzinę, a wysoko w Karpatach do 70 km na godzinę. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 997 hektopaskali i będzie spadało. Proszę Państwa, Radio Koncita.